Jeśli nie słyszałeś bądź nie słyszałaś czterech poprzednich części, proponuję to nadrobić tak, aby dokładnie poznać całą historię. Wyznanie emerytowanej prostytutki to nagrany w formie podcastu wywiad z kobietą o imieniu Regina, a przynajmniej tak prosiłbym do niej się zwracał. Regina opowiada nam o kulisach pracy swojej i swoich koleżanek, wykonujących najstarszy zawód świata. Materiał skierowany jest do osób pełnoletnich. Czy zdarza się, że przychodzą ludzie, których ostatnim życzeniem jest uprawianie seksu? Oczywiście. Raz spotkałam się z bardzo smutną, a jednocześnie wzruszającą, jak na standardy burdelowskie, sytuacją. Mianowicie żona w zaawansowanym stadium raka w trakcie chemii przyszła do agencji z mężem. On nie chciał, ale ona nalegała. Wiedziała, że jest mężczyzną i że ma swoje potrzeby. Ona już nie mogła, nie chciała go ograniczać. Dla niej wystarczyło, że był. On jednak nie był zbyt chętny. Najwidoczniej nie chciał jej ranić, póki żyje. Kobieta chciała, żeby to zrobił z dziewczyną z agencji, niżeli z kochanką. Wiedziała, że potrzeba seksu może wziąć nad nim górę. Swoją drogą, bardzo mądra kobieta. Wybrali mu dziewczynę i z nią poszedł. Długo rozmawiałyśmy z tą kobietą. Wyjaśniła nam powody swojej decyzji. Po wszystkim wyszli razem. Na ich twarzach nie było widać cienia złości czy zawiści. Nie dopytywałyśmy się u prostytutki, z którą wyszedł, czy było coś, czy nie. Niech to żyje w takiej romantycznej wersji moich wspomnień. Innym razem przyszedł na agencję chyba najprzystojniejszy facet, jakiego w życiu widziałam. Miał ze sobą wynik, rak złośliwy, ostatnie stadium. Zostało mu kilka miesięcy życia. Przystojny, bogaty, chciał się bawić, póki może przetrwonić cały ten majątek, który nazbierał przez swoje życie. Nie miał dziewczyny, żony, nikogo bliskiego. Spędził u nas 2 tygodnie. Mówił, że to były najpiękniejsze 2 tygodnie w jego życiu. Robiłyśmy wszystko, aby czuł się wyjątkowo. Zostawił nam swój numer, często do niego dzwoniłyśmy, aż w pewnym momencie telefon zamilkł. Chyba na wieki. Kolejny mężczyzna z wyrokiem śmierci chodził i zaliczał po kolei wszystkie dziewczyny z Roxy w mieście. Miał marzenie. Przed śmiercią przelecieć całe miasto. Trochę to nawet romantiko. A jak wygląda sprawa z alkoholem w godzinach pracy? Alkohol leje się strumieniami. Umilamy sobie nim czas. Łatwiej jest wtedy obsługiwać klientów. Bardziej się chce, jesteś w stanie to znieść, czas ci szybciej mija. To jest taką motywacją. No bo zobacz, naciągniesz gamonia na drinka. Dla ciebie to też dobre, bo dostaniesz z tego prowizję. Wprawdzie łatwo popaść w alkoholizm. Po tym odpadają też pewne zahamowania. Lecisz, jeszcze nie tak jak po ćpaniu, ale jest fajnie. Dlatego mężczyźni lubią takie burdele. Frywolne, najebane panie, bez hamulców. Nie da się tam nie pić. To nieodzowna część tej pracy. Alkoholizacja jest wręcz wymagana. Jak wytrzymać i dać siebie choć minimum zaangażowania, żeby klient był zadowolony, mimo że normalnie takiego byś patykiem nawet nie dotknęła? Śmierdzi, jest stary, brzydki, a do tego nie wiem co jeszcze. Po alkoholu nie ma to znaczenia. Kasa wynagradza wiele. Czasem brzydki też jest ładny. Pijesz, bo musisz się otumanić później, bo to lubisz, a po czasie robisz to codziennie, przed i po. No musisz wypić, aby żyć. Zawsze piłam tak, aby się dobrze bawić z klientem. Ruchałam się do wytrzeźwienia. Były prostytutki, które dawały radę na trzeźwo. Podziwiam. A narkotyki? Oficjalnie narkotyków na burdelu ani na mieszkaniu nie ma. Nieoficjalnie biorą wszyscy albo większość. Wyjątek potwierdza regułę. Nie da się pracować w tym biznesie i nigdy nie mieć z tym styczności. Chociażby klient chce cię poczęstować. Zwykle tak się zaczyna. Spróbuj, to zostanę. Spróbuj, to dam ci hajs. I takie gierki. Zdarzają się dziwki, które nie biorą, ale raczej próbowały. Nie wierzę takim, które są święte i nigdy nic. Potem po pracy idą i wciągają z kumplem lub same w domu własnym, a obok dzieci śpią. Oj, znałam kilkanaście takich historii. Narkotyki dają poczucie, że jesteś Bogiem. Angażujesz się, czujesz, masz milion pomysłów. Jednak zajady niszczą ci psychikę. Im więcej tego bierzesz, tym krócej jest fajnie, a dłużej trwają doły. Wtedy wkręcasz sobie i szukasz problemów. Rodzą się teorie spiskowe w twojej przećpanej głowie. Nie chce ci się pracować, twój mózg przestaje działać. Ćpać? Najlepiej od czasu do czasu. Ja ćpałam latami z przerwami. To wyniszcza każdą sferę mojego życia. I znieczuliła ją na dobre. Co chcesz więcej wiedzieć? Po eskapadach na haju masz później moralniaki.
że takie coś zrobiłaś z byle jakim klientem za kasę, że chciałoby się coś tak podniosłego przeżyć z kimś prywatnie, a tu urok został odebrany. Bez tego w ogóle byś tego nie zrobiła. Na pewno. Narkotyki są wszędzie, w każdej warstwie społecznej. Nawet w Bolcie czy w Ikarze na odpowiednią komendę rozwiną ci swój asortyment. Kiedy kurtyna spada w dół, a klientów nie ma, imprezujemy sami z sobą. Ochroniarze, prostytutki, alfonsi, picie, ćpanie na potęgę, seks między sobą, tańce, hulańce i swawole. Dobrze, że alkohol wymazał tyle chujowych wspomnień. A jak wygląda kwestia chorób wenerycznych, w sensie HIV, AIDS? Kiedyś w burdelu trzeba było mieć podbity przegląd u ginekologa, aby pracować. Teraz już nikt tego nie wymaga. Dziwki same dbają o swoje zdrowie. Na ogół mają jednego zaufanego ginekologa, który wie, czym się zajmują. Chodzą do niego regularnie, korzystają z jego rad. Czasem jesteśmy lepiej zabezpieczone, wyposażone w środki zapobiegawcze niż żony tych ginekologów w czasie zdrady. Czasem mogą się zdarzyć jakieś choroby, wtedy leczenie farmakologiczne i niezbędny zakaz pracy. Najczęściej zdarzają się grzybice, nawet od uprawiania seksu w gumce. Niestety tak jest, gdy za często używasz swojego narzędzia pracy. Na HIV i AIDS chodzę regularnie, tak jak większość moich znajomych. Wiesz, nigdy nie wiadomo. Czasem człowieka poniesie. Jak wspomniałam, po alko i narkotykach hamulce ostro puszczają. Nie wiem jak w tym młodszym pokoleniu, ale raczej większość dziewczyn dba o swoje zdrowie. Chyba, że to kurwy najniższego sortu, że za wino nawet żulowi obciągną. Adekwatnie w ogóle prostytutka jest bezpieczniejsza niż nowo poznana laska na dyskotece w czasie jednorazowego numerku. Nieraz mówię do klienta, zabezpieczajcie się. Jak ty jej wkładałeś bez, to ilu przed tobą nawet tej samej nocy to robiło. A później problemy, weneryk, leczenie. A jak masz babę i przywleczesz zarazę do domu, koniec miłości, puszcza cię z torbami. Zawsze staram się edukować partnerów seksualnych, oczywiście jak są mili i fajni. Młodym tłumaczę, jak się zabezpieczać i nie dać się na dziecko złapać. Innych dokształcam w sferze chorób. Według mnie taka wiedza jest na wagę złota. Miała pani kiedyś przypadek, że uratowała komuś życie? Oj tak. Dostałam kiedyś telefon. Byłam na mieszkaniu, gdzieś na Śląsku. Klient się mnie pyta, czy ja to ja wtedy tu i tu w Szczecinie. I odpowiedziałam, że tak. Stwierdził, że przyjedzie za kilka godzin. Oczywiście w to nie uwierzyłam. Jednak faktycznie się zjawił i stwierdził, że uratowałam mu życie. 2 lata wcześniej był u mnie. Opowiedział mi o swoim problemie, że seks się coraz bardziej wydłuża, że ona ma już tego dość, on nie wie co się dzieje, nawet tapsy nie pomagają. Dorzuciłam mu, że może jakiś guz coś uciska. Nie dawało mu to spokoju. Zdecydował się przebadać. Faktycznie okazało się rak, pierwszy stadium. Wyleczył się. Stosunki z żoną nigdy podobno nie były lepsze. Szukał mnie od dawna, żeby mi podziękować. Przywiózł ze sobą wielki bukiet róż, drogiego szampana i dał mi 2000 złotych. Posiedział chwilę, wypił kawę i pojechał. Oczywiście bez seksu. To była jedna z najbardziej zaskakujących sytuacji w moim życiu. Ale poczekaj, przypomniało mi się jeszcze jedno. Wieczór kawalerski, czas, coś 2008 rok, miejsce jedna z agencji w byłej stolicy Polski. Wiadomo, jeździło się na wieczory kawalerskie. Z nimi akurat mam związanych parę zabawnych historyjek. Kiedyś pojechałam z koleżanką do baru. Impreza zamknięta, kilku chłopa, całkiem miło. Wiadomo, striptease, później jak ktoś chciał za dodatkową kasę mógł poruchać. Na szczęście w tym momencie stałyśmy nagie przy barze, gdy wkroczyła pani młoda z brzuchem i resztą obstawy. Słuchajcie, ucieczka jak w komediach. Ciuchy pod bar, kelner wyprowadził nas sekretnym wyjściem, goniły nas jeszcze te baby przez chwilę, widziałam tylko kątem oka, jak pani młoda leje pana młodego po pysku. No, nie wróżyłam temu małżeństwu długiej przyszłości. Był później jeszcze w roku 2011, miejsce, pewne miasto na wschodnich rubieżach naszego pięknego kraju. Byłam na sympatycznym wieczorze kawalerskim, chyba zaliczyłam większość obecnych tam kawalerów z panem młodym na czele. Tydzień później przyjechał facet. Wybrał mnie, żebym poszła z nim na wesele. Dziewczyna wcześniej z nim zerwała, już naopowiadał, że przywiezie jakąś... No, chyba nie chciał być pośmiewiskiem. Pojechaliśmy, a tu zestaw panów z kawalerskiego. Mina pana młodego, gdy mnie zobaczył, bezcenna. Strach i przerażenie, a ta konsternacja, kiedy klient przedstawił mnie jako swoją dziewczynę. Naturalnie jego koledzy zachowali fason, ani mu nie powiedzieli, że jestem dziwką, ani sami się nie ujawnili.
Bardzo szybko spiłam partnera, był strasznym burakiem tak na marginesie. Poszłam szampańsko się bawić z innymi, przy okazji jakiś płatny numerek zaliczyłam. Śmiesznie też było na pewnej mieszkaniówce w Małopolsce. Na tej mieszkaniówce była koleżanka ze swoim facetem. Był on tylko w lekkim stopniu niepełnosprawnym, jednak nie był zdolny do żadnej pracy fizycznej. Więc to ona pracowała, a on, żeby jej pomóc, nie dość, że sprzątał, prał i robił wszystko na mieszkaniu, to do tego odbierał jej telefony. Mówił piskliwym głosem. Gamonie nawet nie orientowali się, z kim tak naprawdę rozmawiają. Raz przyszedł klient. Mniej więcej tak wyglądała rozmowa. To chyba nie z tobą rozmawiałem przez telefon. Tak, z koleżanką. To ja chciałbym z koleżanką, ma taki seksowny głosik. Rozmowa odbywała się na korytarzu. Ja z jej facetem siedziałam w pokoju. W tym momencie już tarzaliśmy się ze śmiechu. Ale ona nie pracuje. Ale ja chcę, zapłacę, niech mi się chociaż pokaże. Tu nastąpiły długie prośby i błagania. W końcu koleżanka wzięła 300 zł od niego i zawołała Ania. Tym imieniem opisywała tą niepracującą koleżankę. I wyszedł jej facet, który miał 2 metry wzrostu i powiedział tym swoim piskliwym głosem: co kurwa? Oczywiście klient zwiała, kasa została. Moi drodzy, to już koniec dzisiejszego odcinka. Chciałem wam bardzo gorąco podziękować za przyjęcie tej serii, ponieważ jeden z odcinków ma już ponad 150 tysięcy wyświetleń, co jest bardzo ładnym wynikiem. Reszta radzi sobie również świetnie. Także mam nadzieję, że i dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeśli tak jest, to śmiało dajcie znać w komentarzu, zostawcie łapkę. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, dzięki temu powstają nowe odcinki, bo widzę, że materiał was ciekawi, wam się podoba. A istnieje spora szansa, bo po wielu godzinach, dniach namów udało mi się chyba przekonać Reginę do tego, żeby wystąpiła w podcaście, gdzie oczywiście będzie miała zmienioną barwę głosu, będzie niewidoczna, natomiast myślę, że podczas rozmowy poznacie ją i gdzieś tam uwierzycie, bo wiem, że kilka osób gdzieś nie do końca wierzy w istnienie Reginy, uważa, że jest to fikcja, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Być może sam bym nawet tak myślał, w końcu nie widzimy jej, tak? Każdy mógł sobie coś takiego napisać. Moi drodzy, także tak, mamy jeszcze sporo materiałów z rozmowy. Oczywiście mała Gosia, która opracowała ten tekst, spotkała się z Reginą i rozmawiała z nią, także myślę, że jeszcze kilka odcinków powstanie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, jeśli tylko będziecie chcieli, aby ta seria była kontynuowana. Nie przedłużam, trzymajcie się ciepło, zdrówka i do usłyszenia niebawem w kolejnych odcinkach na kanale Strefa Mroku.